Pana Jerzego miałem okazję poznać kilkanaście lat temu i też współpracować z nim na różnych płaszczyznach. Ta współpraca szczególnego znaczenia nabrała kilkanaście miesięcy temu, kiedy razem współtworzyliśmy Radomską Inicjatywę Pocztówkową. Wspólnie stworzyliśmy, myślę, że bardzo ciekawe dzieło. Wielka szkoda, że pana Jerzego nie ma już z nami. Miałam zaszczyt poznać go wiele lat temu i w zasadzie, kiedy tak myślę, to całe moje życie zawodowe, najpierw w Gazecie Wyborczej, potem w Resursie, upłynęło mi na kontaktach z panem Jerzym i zawsze można było na nim polegać. Wiele rozmawialiśmy, bo to człowiek ciepły, przyjazny, pomagał mi w prowadzeniu towarzystwa. Bardzo zaangażował się w ostatnich czasach do moich prób uzyskania innej siedziby towarzystwa czy stałej galerii fotografii w Radomiu. Umawialiśmy się często, no mówiliśmy, że umawiamy się na zdjęcia i wychodziliśmy razem do miasta, mieszkaliśmy wtedy niedaleko siebie i najczęściej w niedzielę przed południem, kiedy miasto było puste, chodziliśmy je razem fotografować i też widzieliśmy jeden drugiego przy okazji. I nikt poza nim nie miał tak ogromnych sukcesów jako nauczyciel we wszystkich konkursach fotograficznych. Więc ta pewna rycerskość, to poczucie obowiązku, poczucie troski o innych, szacunku do człowieka, pewnej walki dla sprawy, dla dobrej sprawy, Jerzy miał w sobie i dlatego ta rycerskość w tym się przejawiała też u niego. Nie jest łatwo mówić o takiej postaci jak Jurek, ponieważ był człowiekiem i skromnym, i wielkim. Chyba wielkim w tej skromności. Dobrym, uczciwym, o żelaznych zasadach, prawdomównym, uprzejmym, zawsze uśmiechniętym. I to takim ciepłym uśmiechem, którego każdy z nas gdzieś podświadomie łaknie. Niesamowicie ciepły uśmiech. A zwłaszcza, kiedy mówił o Basi. Ten uśmiech to mi towarzyszy cały czas. Ja go czuję, ja go mam przed sobą, ja nie muszę zamykać oczu.